pan rozumie pod pojęciem system ochrony zdrowia pracujących? System ochrony zdrowia pracujących to wszystkie działania, które podejmujemy zarówno jako instytucje publiczne, niepubliczne oraz działania, które realizują pracodawcy i sami pracownicy, których celem jest jak najdłuższe utrzymanie możliwości prowadzenia aktywności zawodowej, czyli jak najdłuższy wiek, w którym możemy aktywnie pracować. On wspiera zarówno możliwości wykonywania pracy, jak i zmniejsza ryzyko występowania chorób przewlekłych, które są najczęstszymi problemami zdrowotnymi w Polsce. Aktualnie system służby medycyny pracy koncentruje się głównie na działaniach orzeczniczych, to znaczy stwierdza, czy pracownik w danym momencie ma wystarczający potencjał zdrowotny, aby mógł swoje zadania wykonywać. Chcielibyśmy, aby system ochrony zdrowia pracujących bardziej kompleksowo odpowiadał na potrzeby zdrowotne pracowników, aby jeszcze bardziej aktywnie mogli w te działania włączyć się pracodawcy, którzy teraz aktywnie działają na rzecz swoich pracowników, ale często te działania są ograniczone do obowiązkowych wymagań związanych z zadaniami medycyny pracy czy innymi obowiązkami kodeksu pracy. Chcielibyśmy także, aby ten system objął również osoby aktywne zawodowo, które nie są zatrudnione na umowę o pracę. Ich nie obejmuje obowiązek wykonywania badań medycyny pracy. Są to osoby, które pracują w ramach umów cywilnoprawnych, czy też samozatrudnieni mikroprzedsiębiorcy. Więc zależy nam na tym, aby ten system, który łączyłby działania pracodawców, profesjonalistów medycznych realizujących zadania aktualnie powiązane z medycyną pracy, ale także podstawową opiekę zdrowotną i inne poziomy opieki w systemie ochrony zdrowia, tak aby kompleksowo utrzymać w zdrowiu osoby w wieku aktywności zawodowej. Rozumiem, że ważna jest pod tym względem także profilaktyka. Tak, no kluczowe wyzwanie to jest absolutna koncentracja na promocji zdrowia, prewencji chorób nie tylko zawodowych, ale chorób przewlekłych, które powszechnie występują w populacji, czyli jak najwcześniejsze wykrycie i również zaplanowanie takiej ścieżki dalszego postępowania dla pacjenta, który no, w sposób naturalny trafi już do sektora publicznego, do podstawowej opieki zdrowotnej, opieki ambulatoryjnej czy nawet szpitalnej. No tak, aby okres na przykład zwolnienia lekarskiego niezbędny do powrotu do zdrowia był jak najkrótszy, aby te działania, które wymagają późniejszej rehabilitacji, były jak najbardziej skuteczne i też jak najkrótsze. No, krótko mówiąc, abyśmy z powodu złego stanu zdrowia nie musieli stawać my jako pracownicy, stawać przed sytuacją konieczności pobierania renty i no, de facto często także koniecznością no, pozostawania także pod opieką instytucjonalną. Czy obecnie coraz więcej osób korzysta ze zwolnień lekarskich? Jakie są statystyki? Obserwujemy w miarę stabilny poziom korzystania ze zwolnień lekarskich. Aktualnie już przez cały rok praktycznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych analizuje bardzo szczegółowo i na bieżąco to zjawisko, ponieważ lekarze korzystają z systemu e-zwolnienia lekarskiego, więc czekamy na podsumowania bieżącego roku. Poważny problem to to, że znaczna część kosztów zwolnienia lekarskiego w Polsce to koszty ponoszone bezpośrednio przez pracodawców. Te pierwsze 33 dni, potem koszty zwolnienia zasiłku chorobowego są już ponoszone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. No i to są koszty rozproszone, dlatego zależy nam na tym, aby pracodawcy również wypracowali swoją własną strategię, sprecyzowali swoje potrzeby, tak aby te systemy były ze sobą kompatybilne. No i wreszcie, żebyśmy mieli lepsze narzędzia do tego, aby aktywnie wspierać osoby chore, ponieważ dość często występuje takie zjawisko, w którym pacjent ze względu na stan zdrowia otrzymuje zwolnienie lekarskie, którego celem jest jak najszybszy powrót do pracy. No, tymczasem nie ma dostępu do odpowiednich świadczeń zdrowotnych, być może oczekuje na wykonanie świadczenia. Tutaj charakterystyczny przykład to rehabilitacja. Na szczęście programy prewencji rentowej, które prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wykazują dużą skuteczność i się upowszechniają, więc no, zwolnienia lekarskie w większości krajów na świecie są poważnym wyzwaniem.
ale dla nas istotniejsza jest może nawet nie tyle ilość, co szansa na to, aby w okresie zwolnienia lekarskiego pracownicy mogli jak najszybciej skorzystać z opieki, która też skutecznie skróci ten okres i pozwoli na szybki powrót do pracy.